Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. W tym filmiku mamy dla Was kolejny projekt z maską. To jest bardzo prosta maska, taka maska z zakładkami, która się rozkłada, rozwija, dzięki temu większa buzia się tutaj może też zmieścić. Standardowa maska, którą widujemy na ulicach i dodatkowo ma taki drucik, to jest górna część maski, ta część, którą dopasowujemy do nosa. I dzięki temu drucikowi lepiej przylega nam nad nosem, lepiej się trzyma w górnej części, a resztę te zakładki rozprostowujemy nad nos i nad buzię, nad brodę. Tutaj są wszystkie rzeczy, które nam będą potrzebne. Mamy oczywiście szpilki, nożyczki, linijkę, czyli takie podstawowe rzeczy do szycia. Oprócz tego wycięte już dwa kawałki materiałów. Mamy też drucik i gumki. Gumki do założenia maseczki za uszy. I mamy żelazko do wyprasowania maski w trakcie szycia. Gumka oczywiście może być taka, jaką macie pod ręką, ładniejsza, brzydsza, a tutaj jest kawałek druciku. Ten drucik można pozyskać, jak widzicie, ze spinacza. Możemy sobie taki spinacz rozprostować, dociąć, jeżeli jest za długi, ale zazwyczaj ten drucik w spinaczu ma odpowiednią długość właśnie do zrobienia maski. Możemy go w odpowiedni sposób też dogiąć. Nie jest za gruby i nie jest też za cienki. W miarę sztywny drut. I tutaj mamy dwa warianty kolorystyczne. Oczywiście kolor się nie liczy, ponieważ ten drut i tak będzie wszyty do środka materiału. To jest rozprostowany kawałek drutu, który użyjemy. A jeśli chodzi o wymiary maski, mamy 25 na 35 cm. Od razu mamy docięte kawałki gumki. Taka gumka może mieć za 20 cm, w zależności oczywiście od odległości Waszych uszu od reszty twarzy i od wielkości Waszej twarzy. Czyli około 20 cm gumki możecie potem sobie dokładnie przymierzyć, jaka długość gumki będzie dla Was najlepsza. I tutaj mamy wymiar maski, wymiary tego kwadratu 25 na 30 cm. I mamy jeden większy kwadrat właśnie o takich wymiarach, 25 na 20 cm. Czyli mamy jeden bok o 5 cm dłuższy, mamy tu prostokąt i drugi kawałek materiału jest kwadratem 20 na 20 cm, czyli trochę jest mniejszy. I zaczynamy od szycia tych dwóch kawałków materiału. Kładziemy sobie na spód ten większy, prawą stroną do góry i tutaj mamy dłuższy bok na dole, a pionowe boki są krótsze. I kładziemy na to mniejszy kawałek materiału, prawą stroną do dołu, czyli mamy teraz lewą stronę na górze i tutaj jest kwadrat, czyli 20 na 20 cm. Staramy się położyć mniej więcej na środku, żeby mieć te 2,5 cm po obydwu stronach. I kiedy już sobie równiutko ułożymy, to możemy sobie zszyć. Szyjemy tylko dłuższe boki, czyli na górze i na dole. I możemy przewrócić na drugą stronę, bardzo proste to jest w tym przypadku. Mamy tutaj dosyć spory otwór, przewracamy i żeby wyrównać brzegi, to możemy użyć żelazka, wyprasować, ale nie musimy, możemy chwilowo zaprasować po prostu palcami. W szczególności, jeżeli mamy taki materiał jak bawełna, czyli w miarę sztywny. I teraz będziemy wszywać drucik. I teraz wkładamy drucik na górę.
Tutaj jest obojętne, która to jest góra, która to jest dół. To nie gra żadnej roli, nie robi różnicy. Możemy mieć na przykład górę tutaj albo z drugiej strony. I wkładamy nasz drucik. I teraz zszywamy, robimy taki szef wzdłuż, w zależności od tego, jaki długi jest ten nasz drucik. Jeżeli jest na całą długość, możemy zrobić szef na całą długość. Jeśli nie, to tylko tam, gdzie jest drucik, to zaraz zobaczycie, jak już będziemy mieć ten szef gotowy. Tak właśnie wygląda. Tutaj mamy taki bardzo króciutki pionowy szef i długi, poziomy szef. I pomiędzy znajduje się drucik. Czyli to jest ta część z drucikiem, to będzie nasza góra. A teraz robimy zakładki na reszcie materiału. I teraz możemy użyć żelazka i wyprasować cały materiał, żeby był prosty. I tutaj z jednej i z drugiej strony, albo tylko z jednej, czyli będziemy mieć ładnie zaprasowane krawędzie. I kiedy ta część jest gotowa, to składamy sobie na pół nasz materiał, długim bokiem na długi bok. I robimy zaprasowanie. Tutaj będzie nasza pierwsza zakładka. To jest środek i teraz składamy do środka dolną część, czyli dolny bok składamy do samego środka. Tutaj mamy górny z drucikiem. I tutaj również prasujemy. I rozkładamy. Tutaj już mamy gotowe wszystkie zaprasowania i teraz wystarczy, że złożymy odpowiednią maseczkę, przytrzymamy z boków, z tych krótszych boków szpilkami i potem zszyjemy. I teraz robimy takie zakładki głębokie na mniej więcej centymetr. I całość przytrzymujemy szpilkami. I mamy zakładki gotowe. Tutaj mamy górną część z drucikiem i musimy jeszcze zrobić zagięcia na boku i przez te zagięcia przewlec gumkę. Odwracamy całość na drugą stronę i teraz składamy te boki tam, gdzie mamy pojedynczy materiał,
to składamy do środka. Staramy się złożyć mniej więcej na pół, właśnie tylko tę część, gdzie mamy pojedynczy materiał. I potem jeszcze raz na pół. Teraz zszywamy wzdłuż tego złożenia i to złożenie musi się skończyć przed drucikiem. Albo mniej więcej w tym miejscu, gdzie zaczyna się drucik. Z drugiej strony robimy dokładnie to samo i w ten sposób mamy dodatkowe dwie zakładki z boku, przez które przewleczemy gumkę. To jest prawie gotowa maska, teraz wystarczy, że weźmiemy sobie gumkę i agrafkę. Agrafka też zawsze pomaga w przewlekaniu gumki i przewleczemy. A w ten sposób się rozkłada ta maska. Tutaj jest na dole część na twarz. Możemy gumkę zawiązać na supełek, albo możemy zszyć końce. Jeżeli zawiążemy na supełek, to potem będziemy mieć takie zgrubienie w naszej zakładce, więc lepiej zszyć, wtedy będzie bardziej płasko i nie będzie tego widać. Teraz dokładnie robimy to samo z drugą gumką, przewlekamy przez zakładkę i zszycie chowamy do środka. I w ten sposób wygląda nasza gotowa maska. Tutaj mamy drucik na nos i ten drucik dopasowujemy do kształtu naszego nosa. Czyli musimy go odpowiednio zagiąć i mniej więcej zostanie w ten sposób na stałe. I mamy bardzo prostą maskę. Po rozłożeniu tej maski powinna idealnie pasować do naszej buzi. Oczywiście, jeżeli macie niestandardową twarz albo chcecie zrobić maseczkę dla dziecka, to trzeba dokładnie wymierzyć i odpowiednio dostosować wymiary. I tu jeszcze raz, tak wygląda rozłożona maseczka. I to by było na tyle. Najlepiej pamiętajcie brać bawełnę, ponieważ bawełnę można prać w wysokich temperaturach. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!